wody projektantów należących do Fashion Designers Group. Nie są to tak znane nazwiska jak Księcie Baczyńskie, acz tak utalentowane. Tego dowiecie się, oglądając naszą relację. Każdy projekt ma swoich odbiorców lub się stara mieć odbiorców. I tak naprawdę rynek i ci odbiorcy weryfikują, czy ktoś jest potrzebny, czy jest niepotrzebny. Czy projektuje do swojej szafy, czy na serwetki innych ludzi. Tak naprawdę, czy ja mogę oceniać czyjeś kolekcję? Podoba mi się styl albo nie. Jedną kolekcję widzę już po raz trzeci. No jak się już widzi kolekcję po raz trzeci, to już ma się, jak gdyby nie ma już się tego takiego fanu jak na samym początku. Kolekcje były bardzo rozstrzelone. Ostatnia kolekcja miała kilka fajnych elementów pret-a-porter, komercyjnych, dobrze skrojonych. Pani Olu, jakie wrażenia po obejrzeniu czterech kolekcji? Uważam, że kolekcje są interesujące, ciekawe i tak naprawdę gdyby mnie nikt nie uprzedził, że to są młodzi projektanci, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej branży, to bym wcale nie zauważyła tego. Uważam, że to są naprawdę takie kolekcje, jakby wyszły spod projektu doświadczonego już projektanta mody. Podobała mi się kolekcja, którą prezentowała Miss Polski. Taka biała suknia, mocno rozkreszowana, przed kolana. Panie Wojtku, jakie są założenia Fashion Designers Group? No przede wszystkim promocja. Promocja przede wszystkim dlatego, że wydaje mi się, że nawet jak te osoby, które ja mam okazję spotkać, które uważam, że powinienem promować, to nawet jeżeli one nie zrobią jakiejś wielkiej kariery, ale dla nich jakby zorganizowanie czegoś takiego, takiej promocji, nawet lokalnie dla nich, gdzie, w których miastach czy województwach mieszkają, jest naprawdę dużą promocją. A skąd pan pozyskuje projektantów? Te wszystkie osoby, które dzisiaj były prezentowane na pokazie mody, jedną Iwonę Fond dosyć długo znam, ale reszta to przypadek. Organizowałem konkurs, spotkałem, uważałem, że są warte tego. Drugą osobę przyznawaliśmy dyplom, jeżeli chodzi o dyplomy w szkole kostiumografii i projektowania. Też ją spotkałem i tak się zaczyna ta współpraca.